Szanowni Państwo, po raz czwarty w amfiteatrze w Minówce, a po raz ósmy w ogóle spotykamy się na jarmarku bożonarodzeniowym, przedświątecznym. W parku znajdziemy mnóstwo różnego rodzaju dekoracji, wykonanych ręcznie. Jest i coś dla ciała, i coś dla ducha tak naprawdę. Są ozdoby, są stroiki, są wykonywane ręcznie różnego rodzaju ozdoby z makramy, z drewna na przykład, z naturalnych tworzyw. Ale także są placki ziemniaczane, także można coś skosztować, napić się dobrej herbatki. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie nasza transgraniczna współpraca z czeską gminą, miejscowością Milików w ramach Euroregionu Beskidy, z którym to wspólnie realizujemy projekt Nasze Regionalne Dziedzictwo. Odwiedziły nas grupy obrzędowe. Myślę, że wszyscy uczestnicy, wszyscy mieszkańcy, którzy nas tutaj odwiedzili, poczują tą magię świąt, to, że te święta się do nas zbliżają. Dopisała nam aura, cudowne płatki w sumie lecą z nieba, więc myślę, że to wszystko sprawi, że poczujemy, że święta są już tuż.